fajnie byłoby zobaczyć. Grupy pompowe nago. Żeby można było się pobawić, to musi być rozebrane. Ale pana Marcina dzisiaj łapią fajne żarty. Bufor ABT 160 firmy Afrizo, połączony z dwoma grupami mieszającymi Primatech, rozdzieracz też jest od Afrizo. Wszystko w jednym systemie. Co nam to daje? Czy to ma w ogóle sens i czy to się opłaca? Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. No i jak to wygląda, bo wygląda to według mnie całkiem zacnie. Więc tak. Tutaj mamy zbiornik buforowy ABT 160 firmy Afrizo. Całkiem niemały zbiornik, ale jest to część jakby systemu Afrizo, który pozwala jakby wszystko, wszystkie obiegi grzewcze, zbiornik połączyć w jedno i jakby ładnie się to komponuje. Od niego jest jeszcze mniejszy, młodszy brat ABT 50. Jak kiedyś go będę mieć okazję zobaczyć, to też o nim chętnie coś nagram. Sam jestem ciekaw, jak on wygląda, bo na zdjęciach wygląda nawet lepiej od tego, a ten źle już nie wygląda. Po co jest w ogóle bufor ciepła? To będzie w innym odcinku. Dzisiaj skupimy się po prostu na samym tym produkcie. Więc tak, zbiornik ma pojemność 160 litrów. Umożliwia podłączenie źródła ciepła z albo z tej strony, z której widzicie, czyli z lewej, albo z prawej, z drugiej strony. Tu musicie mi uwierzyć na słowo, że się też da. Myślę, że jakieś ujęcie się później na to trafi. Źródło ciepła to mamy lewa, prawa, natomiast obiegi grzewcze podłączamy sobie od góry. I albo podłączamy grupę pompową bezpośrednio na bufor, albo tak jak w tym przypadku możemy użyć rozdzielacza na 2, na 3, albo też na 4 i 4 od 1 do 4 grup pompowych generalnie na tym zbiorniku buforowym możemy w tym systemie zamontować. Afrizo ma grupy pompowe z pompami Vilo, teraz już z Grundfosem nie ma, albo ma bez pomp, albo ma ze swojej marki pompami z zaworami mieszającymi albo bez, jakby do wyboru, do koloru. Plusem tego systemu jest to, że to jest właśnie system, że mamy w jednej stylistyce to wszystko, to się ładnie jakby składa jak klocki Lego, chociaż faktycznie przychodzi jak klocki Lego, bo to nie jest tak, że to od razu gotowe przychodzi, to się wszystko, z tego co instalator mówił, samemu trzeba poskładać. Natomiast no, finalny efekt jest już dużo lepszy niż gdybyśmy to robili ręcznie, a na pewno czasowo, mimo że osobne komponenty mogłyby być tańsze, no to czasowo wyjdzie to drożej, więc finalnie wyjdzie na to samo, a to lepiej wygląda moim zdaniem, niż takie osobne, rzeźbione obiegi grzewcze. Oczywiście przy tych rozmiarach rurek, no bo gdybyśmy chcieli już jakieś 2 cale, no to pewnie już trzeba by to robić samemu, ale tutaj nas interesują kotłownie domowe na ten moment, więc w takim wypadku to nam nie jest potrzebne. Co jeszcze z ciekawostek, jeżeli chodzi o ten zbiornik? On w pośrodku ma przegrodę, więc jakby źródła ciepła, które do niego są podłączone, grzeją jakby bezpośrednio tylko tą górną strefę, w sensie najpierw grzeją górę i jakby nie jest to tak, że musi się cały zbiornik zagrzać, żeby już mogło być pobierane ciepło na obiegi grzewcze. To jest o tyle fajne, że jakby niwelujemy tą bezwładność, zmniejszamy tą bezwładność, którą daje teoretycznie zbiornik buforowy, a z drugiej strony no, pojemność dalej jest sroga, ale jakby nie jest to takie odczuwalne. Faktycznie jak odpalałem kocioł, to dosyć szybko było, w momencie kiedy kocioł już miał swoją temperaturę, to bardzo szybko ta temperatura też przechodziła na obiegi grzewcze. Także faktycznie to działa. I jeżeli ktoś mi mówi, że zbiornik buforowy nam sprawia, że trzeba będzie dużo dłużej czekać na ogrzewanie, no to 15 minut może dłużej, a później jakby zbiornik już załapie u góry temperaturę i wszystko będzie działać tak, jakby go nie było. Ale z drugiej strony daje nam tą swobodę, że mogą się tam obiegi zamknąć, ale o tym w kolejnym odcinku, bo jak ja się tu rozgadam o tym, to dzisiejszego odcinka nie skończymy. Cóż więcej mógłbym chyba powiedzieć o tym zbiorniku. A, jak tu jeszcze patrzę, z tej strony mamy przyłącze na grzałkę elektryczną, więc w zasadzie moglibyśmy mieć 3 źródła ciepła, jakbyśmy chcieli. Dla prepersów jak najbardziej fajne rozwiązanie, bo faktycznie można by mieć prąd, gaz, węgiel i co tylko chcesz. Zawór spustowy jest też z prawej strony. Tuleje można na czujnik zamontować z lewej, z prawej. Także całkiem spoko. No i tyle z plusów, bo minusów też tutaj kilka widzę, może niewielkich. A, z plusów, ale to dla instalatorów. Są tutaj uchwyty do przenoszenia tego
potworka. Także dwie osoby mogą go chwycić, z jednej, z drugiej, nie trzeba kombinować za co go łapać. To już jest w standardzie. Ale jak już tutaj się przyglądamy, to co mi się nie podoba, to nie podoba mi się to, że zaślepienie tych krótców no jest w taki trochę jak dla mnie chamski sposób. Mogłyby być jakieś kołpaki dostarczane fabrycznie, albo to mogłoby być jakoś głębiej wpuszczone, żeby to tak nie świeciło, bo też kołki, czy też te korki są stalowe. Więc one piękne jakoś super nie są, no ale no cóż. Nie ma rzeczy idealnych. Tak samo uważam, że fajnie by było, gdyby były jakieś, nie wiem, dostarczone fabrycznie takie izolacje na te połączenie tutaj, też byłoby to na pewno estetyczniejsze. No i tak to chyba nie mam jakichś zastrzeżeń. No jest to na pewno zbiornik premium, bo on chyba kosztuje teraz, mogę się mylić, ale to się poprawi w produkcji 3000, no na pewno za połowę tej ceny da się kupić zwykły zbiornik stojący, może nie stojący, stojący pewnie, stojący są zazwyczaj droższe, ale na pewno wiszący za połowę tej ceny się da kupić, ale no na pewno nie będzie się tak dało łatwo połączyć grup pompowych, bo wyprowadzenia wtedy zazwyczaj są z boku, jest to inaczej. No tutaj jest to, tak jak mówię, wszystko fajnie, pięknie, ładnie się komponuje, więc jeżeli jesteś gotów dopłacić trochę do estetyki twojej kotłowni, to na pewno jest to bardziej rozwiązanie dla ciebie niż zwykły zbiornik buforowy nie marek premium. No i to chyba byłoby tyle, co bym chciał powiedzieć. Otworzyć. A możemy. Przynajmniej jedna, nie na przykład. Ja, możemy. Zarzucono mi, że fajnie byłoby zobaczyć grupy pompowe nago. Więc i też zobaczmy, bo w sumie fakt. Jest tu kilka ciekawych dla mnie też rozwiązań. Izolacji jest tu, a izolacji o, trochę się jeszcze, trochę tynku tutaj widać, że jest. Tego już ściągać nie będę, bo tu bym, chociaż nie, mogę. To też mogę ściągnąć. Więc, no tego to już może nie. Chociaż, o, dobra, to też jeszcze się da. Więc tak to wygląda nago. I co my tu w ogóle mamy, bo co według mnie jest fajne w tej grupie pompowej, że faktycznie tutaj możemy wsadzić każdą pompę o rozmiarze 180. Ci, co są w temacie, to wiedzą, to jest typowy rozmiar dla pompy obiegowej. I o ile no, ta pewnie pożyje, albo miejmy nadzieję, że pożyje bardzo długo, no to jeżeli nawet by się zepsuła, to jest ten plus, może przez to urządzenie też jest większe, ale dzięki temu, że jest to typowa pompa, w sensie o typowych rozmiarach, wymienimy ją bez problemu i może tylko skończyć się na lekkim przycinaniu izolacji, ale nie będzie sytuacji takiej, że już głowicy samej nie dostaniemy. Bo są też grupy pompowe, gdzie głowica jest jakby wkręcana w jakby korpus całej grupy pompowej. No i trzeba kupić idealnie taką głowicę, jaka była, nie można innej, albo trzeba szukać takiej, która ma podobny wirnik. I może to być problem za, nie wiem, 15-20 lat. A tutaj jakby ten problem znika, no bo jest to typowe przyłącze 180 mm, czyli nawet nie jest to 130, która jest mniej typowa, która jest węższa i po prostu jest to uniwersalne. Więc to mi się na pewno bardzo podoba. Fajna sprawa, tutaj tego może nie być widać, ale czujnik temperatury na wypływie i na powrocie. Są takie tulejki specjalne, więc zwykły czujnik nie musi być nawet przedgowy, jego też fajnie właśnie tutaj schować, więc nie trzeba specjalnie czujnika dawać tutaj, tylko on jest ukryty. Kabel można poprowadzić gdzieś tu w środku, tak jak tutaj to zrobiłem. No i nam to znika wszystko. Możemy wyprowadzić sobie z tyłu i tego nawet nie widać. Termozawory, czyli zawory odcinające, które są... A, ja możemy przekręcać, tylko nie musi być, musi być rozebrane. Żeby można było się pobawić, to musi być rozebrane. Ale pana Marcina dzisiaj łapią fajne żarty. Nie wiem, czy nie do wycięcia. Także od razu można zobaczyć, jaki jest parametr. No i co? No i tutaj jeszcze zawór mieszający. Z ciekawych rzeczy to też można odbić 180 stopni, czyli można to tak przezbroić, że zawór będzie z tej strony. Zasilanie może wtedy wylądować tu, powrót tutaj, pompa też może tu wylądować, więc jakby jeżeli potrzeba, to można to, jak mówię, to zamienić miejscami. Co się może przydać tutaj? Chyba to nie było potrzebne, ale można też tak zrobić fajnie zawsze, że taka opcja jest. Składa się to całkiem
Zjemię tą izolację. No i z powrotem na miejsce. No jedynie jakaś taka czepialstwo moje, no pompa gruntowa akurat musi być do góry nogami zamocowana, bo inaczej to by po prostu się nie zmieściło. Ale to taka pierdoła, to chyba bardziej spod pompy Willow. To wycięcie tak naprawdę, ale niuansik. I tak to wygląda całkiem spoko. To chyba teraz w końcu już tyle. Jak już popatrzyliśmy się na nagie grupy pompowe, to możemy się pożegnać i do zobaczenia w kolejnym odcinku.